Anonimowi Alkoholicy. Historia o tym, jak tysiące mężczyzn i kobiet zostało uzdrowionych z alkoholizmu. Rozdział pierwszy. Opowieść Billa. W pewnym mieście Nowej Anglii, do którego my Nowi młodzi oficerowie z Placburga zostaliśmy skierowani, wrzała gorączka wojenna. Pochlebiało nam, kiedy zapraszali nas do swych domów. Pierwsi obywatele miasta czuliśmy się bohaterami. Otaczała nas miłość, poklask, wojna, momenty podniosłe i wesołe. Czułem, że żyję wreszcie pełnią życia i w tym stanie podniecenia. Odkryłem alkohol. Zapomniałem o przestrogach mojej rodziny i nieprzychylnym jej nastawieniu wobec alkoholu. Po jakimś czasie popłynęliśmy na tamtą stronę. Byłem bardzo samotny i znowu wróciłem do alkoholu. Wylądowaliśmy w Anglii. Odwiedziłem katedrę w Winchester. Wzruszony wyszedłem na zewnątrz. Wzrok mój padł na marne wierszydło na starym nagrobku. W pokoju tu spoczywa grenadier, co poległ od nadmiaru piwa. Dobry żołnierz, zawsze pamiętany, czy pada od kuli, czy od pełnej szklany. Złowieszcze ostrzeżenie, na które nie zwróciłem uwagi. Jako 22 weteran wojen na obczyźnie wróciłem do domu. Uważałem się za przywódcę. Czyż chłopcy z mojej baterii nie dali mi dowodu uznania? Mój talent przywódcy, jak to sobie wyobrażałem, uczyni ze mnie szefa ogromnego przedsiębiorstwa, którym będę kierował z absolutną pewnością siebie. Zapisałem się na wieczorowe kursy prawa i otrzymałem pracę jako instruktor w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Byłem żądny sukcesu. Chciałem udowodnić światu, że jestem ważny. Moja praca wymagała obecności na Wall Street, gdzie stopniowo zacząłem interesować się giełdą. Wielu ludzi traciło wprawdzie pieniądze, ale niektórzy bogacili się. Dlaczego ja nie miałbym się wzbogacić? Oprócz prawa studiowałem ekonomię i handel. Z powodu alkoholu o mało nie oblałem egzaminów. Na jednym z egzaminów końcowych byłem tak pijany, że nie mogłem myśleć ani pisać, chociaż nie piłem dzień w dzień. Niepokoiło to moją żonę. Odbywaliśmy długie rozmowy, w trakcie których uspokajałem żonę, tłumacząc, że ludziom genialnym najlepsze pomysły przychodziły do głowy pod wpływem alkoholu. A często najdoskonalsze konstrukcje myśli ludzkiej powstawały w ten sposób. Zanim ukończyłem kurs prawa, wiedziałem już, że to nie dla mnie. Zostałem wciągnięty w wir Wall Street. Szefowie handlu i finansjery byli moimi bohaterami. Z tego stopu alkoholu i spekulacji zacząłem wykuwać broń, która pewnego dnia miała odwrócić, jak bumerang w swym locie, i rozerwać mnie na strzępy, żyjąc skromnie. Oszczędziliśmy z żoną tysiąc dolarów. Zamieniliśmy je na papiery wartościowe, wtedy tanie i raczej niepopularne. Miałem rację, wyobrażając sobie, że pewnego dnia ich cena wzrośnie. Nie udało mi się przekonać zaprzyjaźnionych maklerów, aby wysłali mnie w teren w charakterze kontrolera finansów, kompanii i przedsiębiorstw, ale mimo to razem z żoną. Wyruszyliśmy w drogę. Przekonany byłem wtedy, że ludzie tracą pieniądze na giełdzie z powodu nieznajomości rynków. Później odkryłem o wiele więcej przyczyn tego zjawiska. Porzuciwszy nasze posady, wyjechaliśmy motocyklem z przyczepą, do której załadowaliśmy namiot, koce, odzież na zmianę i trzy grube tomy z adresami instytucji finansowych. Nasi przyjaciele uważali, że należałoby powołać dla nas komisję psychiatryczną. Prawdopodobnie mieli rację. Mieliśmy trochę pieniędzy, ponieważ poprzednio odniosłem parę sukcesów na giełdzie. Żeby jednak uniknąć uszczuplenia tego niewielkiego kapitału, pracowaliśmy raz nawet przez miesiąc na farmie, ale była to ostatnia wykonana przeze mnie uczciwa fizyczna praca. W ciągu roku przejechaliśmy całe wschodnie Stany Zjednoczone. W końcu tego roku moje sprawozdania dla Wall Street zapewniły mi pozycję i duże konto. Wykorzystanie pewnych opcji przyniosło jeszcze więcej pieniędzy. Także pod koniec roku mieliśmy mm, kilka tysięcy dolarów. Przez następne lata fortuna uśmiechała się do mnie. Przynosząc pieniądze i poklask, odniosłem sukces. Mój umysł i moje pomysły przyniosły mi milionowe kwoty. Wielki boom końca lat dwudziestych rozwijał się i powiększał. Alkohol stał się ważną częścią mojego życia. Dodawał mi animuszu. W mieście mówiło się o pieniądzach. Wszyscy wydawali tysiące. Miałem mnóstwo przyjaciół. Ale nie byli to ludzie skłonni pomóc mi w kłopotach czy niepowodzeniach. Moje picie przybrało poważniejsze rozmiary, trwało przez cały dzień i prawie w każdy wieczór. Upomnienia moich przyjaciół kończyły się awanturami. Stopniowo stałem się samotnym wilkiem. W naszym okazałym mieszkaniu dochodziło do wielu przykrych scen. Mimo to nigdy nie zdradziłem swej żony, czasami tylko dzięki temu, że byłem zbyt pijany. W 1929 roku zawładnęła mną nowa pasja gra w golfa. Natychmiast przenieśliśmy się na wieś. Żona po to, żeby mi kibicować, ja, żeby prześcignąć ówczesnego mistrza Waltera Hagena. Ale alkohol dopadł mnie o wiele szybciej. Przestałem się liczyć jako gracz. Po całodniowym piciu zacząłem odczuwać lęki poranne. Golf był bowiem dobrą okazją do picia w dzień i w nocy. To była dopiero uciecha, zabawiać się na ekskluzywnym polu golfowym, które onieśmielało mnie i napawało. Paraliżującym lękiem, gdy byłem chłopcem, mogłem się też poszczycić wspaniałą opalenizną charakterystyczną tylko dla bardzo bogatych. Miejscowy bankier patrzył na mnie ze sceptycznym uśmiechem, kiedy nonszalancko obracałem dużymi sumami. Nagle w październiku 1929 roku nastąpił krach na giełdzie w Nowym Jorku. Po jednym z tych dni piekła, chwiejnym krokiem poszedłem do biura maklera. Była ósma, 5 godzin po zamknięciu urzędowania. Teleks nadal stukał. Gapiłem się na taśmy z napisem XYZ32. Rano akcje stały 52. Byłem skończony, jak i wielu moich przyjaciół. Gazety donosiły o wielu samobójstwach ludzi, którzy skakali z wieżowców wielkiej finansjery. To napawało mnie wstrętem. Ja nie skoczyłbym. Powlokłem się do baru. Od dziesiątej rano moi przyjaciele stracili po kilka milionów. No i co z tego? Jutro też będzie dzień. Kiedy piłem, owładnęła mną dawna zawzięta determinacja żeby wygrać. Następnego dnia rano zadzwoniłem do przyjaciela w Montrealu. Zostało mu jeszcze mnóstwo pieniędzy i sądził, że lepiej będzie, jeśli pojadę do Kanady. Do wiosny żyliśmy w stylu do jakiego przywykliśmy. Czułem się jak Napoleon wracający z Elby. Nawet nie myślałem o wyspie świętej Heleny. Ale picie znowu mnie dopadło, i mój wspaniałomyślny przyjaciel musiał mnie zwolnić. Tym razem byliśmy już bez pieniędzy. Pojechaliśmy do rodziców mojej żony, by u nich zamieszkać. Znalazłem pracę. Potem pobójce z taksówkarzem straciłem ją. Na szczęście nikt nie domyślał się, że przez pięć lat nie miałem faktycznie żadnej posady. I rzadko byłem trzeźwy. Moja żona zaczęła pracować w sklepie. Przychodziła do domu bardzo zmęczona i zastawała mnie pijanego. W biurach maklerów giełdowych stałem się niezbyt mile widzianym nadskakiwaczem. Alkohol przestał być luksusem, stały się koniecznością. Dwie butelki ginu dziennie, a często trzy, to była norma. Czasami zarabiałem kilkaset dolarów na drobnych transakcjach i spłacałem rachunki w barach i sklepach. Trwało to w nieskończoność. Zacząłem budzić się wcześnie rano, targany gwałtownymi trgawkami. Niemniej nadal uważałem, że potrafię kontrolować sytuację i zdarzały się okresy abstynencji, które na nowo przywracały mojej żonie nadzieję. Ale stopniowo zaczęło się dziać coraz gorzej. Dom został zajęty przez komornika, teściowa umarła, a żona i teść zachorowali. Wtedy nadarzyła się obiecująca okazja zrobienia interesu. Akcje z roku 1932 stały na niskim poziomie. Udało mi się zebrać grupę ludzi i nabyć je. Planowałem spory udział w zyskach. Jednak poszedłem wtedy na koszmarną popiawę i szansa przepadła. Przebudziłem się. Należało z tym skończyć. Uświadomiłem sobie, że nie potrafię już wypić tylko jednego kieliszka. Byłem skończony na zawsze. Przedtem ciągle składałem żonie mnóstwo łatwych obietnic. Tym razem traktowałem tę sprawę na tyle poważnie, że wstąpiła w nią radosna nadzieja. Na rzeczywistą poprawę. Wkrótce po tym przyszedłem znów do domu pijany. Nie wykazywałem woli do dalszej walki, gdzie podziało się moje mocne postanowienie. Nie wiem, wyparowało mi z głowy. Ktoś postawił mi przed nosem szklankę, a ja po prostu wypiłem wszystko. Czyżbym był szalony? Chyba tak. Beznadziejna moja sytuacja na to wyraźnie wskazywała. Odnawiając postanowienie, spróbowałem jeszcze raz. Minęło trochę czasu, i pewność siebie przerodziła się w zadufanie. Mogłem śmiać się na widok baru. Teraz wiedziałem, jak to jest. Któregoś dnia poszedłem do kawiarni żeby zatelefonować jakimś cudem znalazłem się przy barze, nawet nie spostrzegając kiedy, w miarę jak uderzała mi do głowy wymawiałem sobie że następnym razem poradzę sobie lepiej ale tym razem mogę się upić. i tak się stało wyrzuty sumienia strach poczucie beznadziejności jakie odczuwałem na zajutrz rano są nie do opisania. Nie miałem już odwagi do podjęcia walki. Myśli kołatały mi się w głowie i miałem okropne przeczucie niechybnej klęski. Bałem się przejść przez ulicę, aby nie przejechała mnie bezwładnego jakaś ciężarówka, bo jeszcze się dobrze nie rozwidniło. W lokalu otwartym całą noc wypiłem dwanaście szklanek piwa. To uspokoiło moje roztrzęsione nerwy. Z porannej gazety dowiedziałem się, że akcje diabli wzięli. Mnie zresztą też. Sytuacja na rynku uzdrowi się. Ale ja? Nie. Zastanawiałem się nad samobójstwem. Ale odsunąłem na razie tę myśl. Potem przyszło kompletne otumanienie. Dżin to załatwił. A więc dwie butelki i zapomnienie. Umysł i ciało człowieka to cudowne mechanizmy moje wytrzymały te męczarnie jeszcze przez dwa lata, kiedy nachodziły mnie poranne lęki i byłem bliski szaleństwa, kradłem pieniądze na wódkę ze skromnej portmonetki żony. Wirowało mi w głowie, gdy stawałem przed otwartym oknem z nieokreślonym zamiarem, gdy stałem przed apteczką, w której znajdowała się trucizna, przeklinałem się za brak charakteru. Próbując uciekać od alkoholu, razem z żoną odbywaliśmy wypady na wieś i z powrotem. Nadeszła wreszcie noc. Kiedy fizyczne i psychiczne męczarnie były tak potworne, iż bałem się, że wyskoczę przez okno i będzie koniec. Jakoś udało mi się zlec materac na parter, na wypadek, gdyby przyszła mi do głowy samobójcza myśl. Rano przyszedł lekarz i dał mi silne środki uspokajające. Następnego dnia popijałem je ginem. Kombinacja okazała się katastrofalna. Znajomi podejrzewali, że jestem nienormalny. Ja też się tego obawiałem. Gdy piłem, nie jadłem wcale albo bardzo mało. Miałem już 20 kilo niedowagi. Dzięki staraniom mego szwagra, który był lekarzem i przy pomocy mojej matki, umieszczono mnie w słynnej na całe Stany klinice leczenia alkoholików specjalna kuracja. Rozjaśniła mój umysł. Hydroterapia i umiarkowane ćwiczenia bardzo mi pomogły, ale najcenniejsze było to, że spotkałem tam życzliwego lekarza, który wyjaśnił mi, że choć samolubny i lekkomyślny, byłem jednak poważnie chory psychicznie i fizycznie. Sprawiło mi niejaką ulgę, kiedy dowiedziałem się, że u alkoholików wola jest zdumiewająco słaba, gdy chodzi o odparcie alkoholu, ale pod innymi względami może pozostać nieugięta. Wyjaśniło się moje niesamowite zachowanie w obliczu desperackiego pragnienia, aby skończyć z piciem. Zrozumiałem samego siebie i nadzieja uśmiechnęła się do mnie. Przez trzy czy cztery miesiące wszystko szło jak z płatka. Regularnie wychodziłem do miasta, zarobiłem nawet trochę pieniędzy. Zdawało się, że zrozumiałem na czym polega mój problem. Jednak tak nie było, bo nadszedł ten potworny dzień, kiedy znowu piłem. Moje zdrowie psychiczne i fizyczne załamało się zupełnie. Po jakimś czasie. Wróciłem do szpitala. Wydawało się, że to już koniec. Moją zmęczoną i zdesperowaną żonę poinformowano, że w niedługim czasie wszystko to skończy się atakiem serca, w czasie delirium tremens, albo rozmiękczeniem mózgu, jeśli zaś wcześniej nie upomni się o mnie przedsiębiorca pogrzebowy. Z pewnością skończę w zakładzie dla obłąkanych. Mnie nie trzeba było tego uświadamiać, pogodziłem się z tym niemal z ulgą. Był to jednak cios dla mojej dumy ja, który miałem tak wysokie wyobrażenie o sobie i swoich zdolnościach byłem przegrany i przyparty do muru. Teraz tylko mogłem staczać się coraz niżej w przepaść, dołączając do nieskończonej rzeszy pijaków. Którzy znaleźli się tam wcześniej. Myślałem o swojej biednej żonie, z którą byłem szczęśliwy. Czegoż bym teraz nie oddał, żeby to wszystko naprawić, a na to było już za późno. Żadne słowa nie są w stanie opisać samotności i rozpaczy, w której się pogrążyłem litując się nad sobą. Ziemia usunęła mi się spod nóg, alkohol był silniejszy ode mnie, zostałem zmiażdżony. na zawsze. Trzęsąc się, wyszedłem ze szpitala jako człowiek kompletnie załamany. Strach otrzeźwił mnie trochę, potem wróciło to podstępne szaleństwo. Pierwszego kieliszka, którym uczciłem rocznicę zawieszenia broni, pierwszy listopad 1934 roku, i wszystko zaczęło się od nowa. Moi bliscy i znajomi byli zrezygnowani i pewni, że trzeba będzie mnie gdzieś zamknąć, albo nastąpi mój żałosny koniec. Jakże ciemno jest. Przed świtem. W rzeczywistości był to początek mojej ostatniej popijawy. Wkrótce miałem zostać wrzucony w to, co lubię nazywać czwartym wymiarem egzystencji. Miałem poznać szczęście, spokój i poczucie przydatności, zakosztować życia, które w miarę upływu czasu w niewiarygodny sposób Staje się coraz wspanialsze. Któregoś dnia pod koniec owego ponurego listopada siedziałem w kuchni popijając. Z pewną dozą satysfakcji pomyślałem, że mam w domu dosyć ukrytego dżinu na tę noc i następny dzień, żona była w pracy. Zastanawiałem się, czy starczy mi odwagi, aby schować butelkę u wezgłowia łóżka. Będzie mi potrzebna przed świtem. Moje medytacje przerwał telefon. Dawny szkolny kolega, pogodnym głosem, zapytał, czy może do mnie wpaść. Był trzeźwy. Nie mogłem sobie przypomnieć, kiedy ostatnio widziałem go w tym stanie. Byłem zdumiony. Chodziły pogłoski, że z powodu alkoholu został zamknięty w zakładzie dla obłąkanych. Ciekaw byłem, jak się stamtąd wydostał. Oczywiście zjadłby obiad, a potem mógłbym z nim otwarcie popić. Byłem nieświadomy tego, że udało mu się zerwać z nałogiem. Myślałem tylko o przywołaniu atmosfery dawnych czasów, czasów, kiedy nie znaliśmy żadnych przeszkód, gdy chodziło o zdobycie butelki. Jego przybycie było jako oaza na ponurej pustyni beznadziejności. Właśnie oaza, ucieczka i schronienie. Stanął w otwartych drzwiach, świeży i promienny. Coś, coś niezwykłego było w jego oczach. Zmienił się nie do poznania. Co się stało? Podsunąłem mu kieliszek. Odmówił. Rozczarowany, ale zaciekawiony, zastanawiałem się, co w niego wstąpiło. Nie był sobą. O co chodzi? Zapytałem otwarcie. Spojrzał na mnie z prostotą i z uśmiechem powiedział: Odkryłem nową wiarę, osłupiałem. A więc to tak, zeszłego lata jeszcze alkoholik, wariat, a teraz, jak podejrzewałem, znów zwariowany, na punkcie religii. I to promienne spojrzenie. Zdradzało jego płomienny zapał. Niech mu tam, niech sobie deklamuje. Poza tym, mój dżin przetrwa dłużej niż jego kazanie. Ale on nie prawił kazań. Rzeczowo opowiedział mi, jak dwóm ludziom w sądzie udało się przekonać sędziego, aby zawiesił jego wyrok. Mówili oni o jakiejś prostej religijnej idei i praktycznym programie działania. Było to przed dwoma miesiącami. Skutek był oczywisty. Przyszedł, aby podzielić się ze mną tym doświadczeniem, gdyby mi na tym zależało. Byłem zaskoczony, zaszokowany, ale i zainteresowany. Z pewnością byłem zainteresowany. Była to moja ostatnia deska ratunku. Mówił całymi godzinami. <laughs> Ożyły we mnie wspomnienia z dzieciństwa. Niemalże słyszałem głos kaznodziei, który docierał do mnie na wzgórze, gdzie siadywałem w ciche, niedzielne dni. Była tam nawet jakaś obietnica wstrzemięźliwości, której nigdy nie podpisałem. I dobroduszna pogarda mojego dziadka dla ludzi, którzy chodzili do kościoła i dla ich postępowania. Jego... Głębokie przeświadczenie, że sfery niebieskie posiadają naprawdę jakąś własną muzykę i jego niezgoda na to, by kaznodzieja miał prawo mówienia mu, jak ma tej muzyki słuchać. Jego całkowity brak obaw, gdy mówił o tym wszystkim przed śmiercią, napełniły mnie serdecznym wzruszeniem, dławiły mnie, stanął mi przed oczami pewien. Dzień z czasów wojny i tekst wyryty na kamiennej płycie w katedrze w Winchester. Hm. Zawsze wierzyłem w siłę wyższą ode mnie i często rozmyślałem nad tymi sprawami. Nie byłem ateistą. W gruncie rzeczy niewielu ludzi jest ateistami, ponieważ oznacza to ślepą wiarę w dziwną tezę, że wszechświat powstał z niczego i bez celu podąża donikąd. Moi intelektualni bohaterowie, chemicy, astronomowie, nawet ewolucjoniści sugerowali działanie niezmierzonych sił i praw. Wbrew ich logicznym wywodom wierzyłem, że za wszystkim kryje się jakiś potężny cel i rytm. Jak mogłoby istnieć tyle dokładnych i niezmiennych praw bez istnienia wyższej inteligencji? Po prostu musiałem uwierzyć w ducha wszechświata, który nie znał ani czasu, ani ograniczeń. Dotąd tylko doszedłem w swych rozważaniach nad porządkiem świata. Właśnie w tym miejscu rozstałem się z pastorami. I systemami religijnymi, znanymi ludziom. Gdy mówili mi o uosobionym Bogu, który jest miłością, nadludzką siłą i wskazaniem, irytowałem się i odrzucałem te teorie. Przyznawałem natomiast, że Chrystus z pewnością był wielkim człowiekiem, niezbyt dokładnie naśladowanym przez tych, którzy go wyznają. Jego naukę moralną uważałem za najdoskonalszą. Sam przyjąłem tę część, która wydawała mi się dogodna i niezbyt trudna, odrzucając resztę. Wojny religijne, stosy i szykany, do których prowadziły religijne spory, przyprawiały mnie o mdłości. Szczerze wątpiłem, czy w ostatecznym obrachunku religie ludzkości zdziałały cokolwiek dobrego. Sądząc po tym, co widziałem w Europie i później. Potęga Boga w sprawach ludzkich była bez znaczenia, a braterstwo ludzi ponurą kpiną. Jeśli w ogóle istniał szatan, to on raczej wydawał się Panem stworzenia, a z pewnością miał on władzę nade mną. Lecz oto siedzący przede mną, przyjaciel, deklarował wprost, że Bóg zrobił dla niego to, czego On sam uczynić nie mógł. Jego ludzka siła woli zawiodła. Lekarze orzekli, że jest nieuleczalny, społeczeństwo chciało go odizolować. Tak jak ja uznał swoją całkowitą porażkę, wtedy został wyrwany śmierci, niespodziewanie podniesiony z rynsztoka wzniósł się na taki poziom życia, jakiego nigdy nie znał. Czy ta siła miała swoje źródło w Nim samym? Oczywiście nie. Nie było w nim więcej siły niż w tej chwili we mnie, a jej poziom teraz równał się zeru. To mnie przekonało. Wyglądało na to, jakby ludzie, wierząc, mieli jednak rację. Coś kierowało ludzkim sercem. Owo, coś dokonało rzeczy niemożliwych. Moje poglądy na cuda zmieniły się radykalnie. Mniejszał zmurszałą przeszłość. W tej chwili naprzeciw mnie, przy kuchennym stole, siedział żywy cud. Oznajmiał niesłychane rzeczy. Zauważyłem, że u mojego przyjaciela zaszło coś więcej niż tylko wewnętrzne uzdrowienie. Znalazł bezpieczny punkt oparcia i zapuścił korzenie w nowe głębie. Mimo tego, że miałem namacalny dowód w postaci mego przyjaciela, tkwiły wciąż we mnie dawne uprzedzenia. Samo słowo Bóg nadal wywoływało pewną niechęć, a idea uosobionego Boga była jeszcze bardziej nie do przyjęcia. Nie mogłem tego zaakceptować. Byłem w stanie zgodzić się na takie koncepcje, jak hmm, twórcza inteligencja, uniwersalny rozum czy. Duch natury, ale odrzucałem myśl o carze wszechniebios, jakkolwiek miłująca byłaby jego władza. Przyjaciel mój wystąpił z iście rewolucyjnym dla mnie wówczas pomysłem. Powiedział, dlaczego nie przyjmiesz swojej własnej koncepcji Boga. Uderzyło mnie to. Stopniały nagle lodowate góry intelektu, w których cieniu żyłem i marzyłem od tylu lat. Znalazłem się nagle w blasku, Słońca. Była to przecież wyłącznie kwestia mojej chęci, by uwierzyć w moc ponad moje siły. Niczego więcej nie było mi trzeba na tym etapie, by zrobić początek. Zdałem sobie nagle sprawę, że przemiana na lepsze może zacząć się w tejże chwili. Na opoce najszczerszej chęci mógłbym zacząć budowę takiego stanu ducha, jaki postrzegłem w moim przyjacielu. Czy będę w stanie tego dokonać? Oczywiście, że tak. W taki to sposób doszedłem do przekonania, że Bóg przejmuje się naszymi ludzkimi sprawami, o ile tylko my, ludzie, dostatecznie tego pragniemy. Nareszcie przejrzałem, poczułem, uwierzyłem. Łuski pychy i uprzedzenia opadły z moich oczu. Ujrzałem nowy świat. Uderzyło mnie nagle Prawdziwe znaczenie moich przeżyć, gdy zwiedzałem katedrę w Winchester, na chwilę, przelotną chwilę, potrzebowałem wtedy i pragnąłem Boga. W pokorze zapragnąłem, by był ze mną. I oto przyszedł on do mnie. Wkrótce jednak poczucie jego obecności przytłumił zgiełk tego świata i zgiełk wewnętrzny. I tak już zostało. Jakże ślepy byłem i nadal jestem. W szpitalu nastąpił mój ostateczny rozwód z alkoholem. Leczenie było chyba na czasie, bo prześladowały mnie deliria. Podczas mojego pobytu w szpitalu oddałem się pokornie Bogu, tak jak Go wówczas pojmowałem, by czynił ze mną, co zechce. Poddałem się Jego opiece, Jego wskazówkom bez zastrzeżeń. Po raz pierwszy przyznałem, że sam z siebie... Jestem niczym, że bez niego jestem stracony. Bezlitośnie stawiłem czoło swoim występkom i zapragnąłem, by mój nowo odnaleziony przyjaciel wykarczował je i spalił co do joty. Od tego czasu nie wziąłem do ust alkoholu. Gdy ów kolega z czasów szkolnych odwiedzał mnie w szpitalu, byłem wobec niego zupełnie szczery, mówiąc o swoich problemach i przewinach. Sporządziliśmy listę osób, którym wyrządziłem krzywdę lub do których czułem urazę. Wyraziłem szczerą chęć, by się z nimi wszystkimi spotkać i wyznać, co im zawiniłem. Powinienem wyzbyć się wszelkiego krytycyzmu wobec tych osób. Powinienem zadość uczynić im wszystkim najlepiej, jak umiałem. Świadomość istnienia Boga. Miała stać się probierzem mojego myślenia. Oznaczało to, że zwykły, zdrowy rozsądek miał się stać niezwykłym rozsądkiem. W przypadku wątpliwości miałem w spokoju oczekiwać na sygnał od Niego, w jaki sposób mam sprostać swoim problemom. Nigdy nie umiałem modlić się. Za siebie, chyba że spełnienie moich próśb byłoby przydatne dla innych. Tylko wtedy mogłem się spodziewać, że zostanę wysłuchany i obdarowany obficie. Mój przyjaciel obiecywał, że kiedy dopełnię tych podstawowych warunków, będę w stanie osiągnąć następny etap komunikowania się ze stwórcą i będą mi dane nowe środki do uporania się z moimi problemami. Niezbędnymi warunkami, aby Ustanowić i zachować nowy porządek rzeczy były wiara w potęgę Boga, wystarczająco dobra chęci, uczciwość i pokora. Proste, ale niełatwe. Ceną, którą należało zapłacić, był koniec egocentryzmu. Ze wszystkim miałem się zwracać do Ojca Światłości, który panuje nad nami. Była to... Rewolucyjna i drastyczna zmiana koncepcji, ale z chwilą, gdy ją zaakceptowałem, efekt był piorunujący. Poczułem smak zwycięstwa. Potem ogarnął mnie spokój i pogoda ducha, których nigdy wcześniej nie zaznałem. Odczucie najpełniejszego zaufania czułem się, jakby uniósł mnie wielki czysty wiatr wiejący od górskich szczytów. Do większości ludzi Bóg przychodzi stopniowo. Jego wpływ na mnie był nagły i głęboki. W tym momencie byłem tak zaniepokojony, że wezwałem mego przyjaciela lekarza, by się upewnić, że nadal jestem normalny. Wysłuchał mnie ze zdumieniem, w końcu potrząsając głową, powiedział: Stało się z tobą coś, czego nie rozumiem, ale lepiej się tego trzymaj. Cokolwiek to jest, jest to lepsze niż twoje życie przedtem. Teraz dobry lekarz spotyka wielu ludzi z podobnymi przeżyciami i wie, że są one realne. I kiedy leżałem w szpitalu, przyszło mi do głowy, że tysiące bezmiennych alkoholików przyjęłoby z wdzięcznością to, co im nie zostało ofiarowane. Być może mógłbym pomóc niektórym z nich. Oni z kolei mogliby pomóc innym. Mój przyjaciel podkreślał absolutną konieczność, Wzajemnej pomocy i współpracy. Zasadę szczególnie ważną stanowiła praca z innymi, bowiem wiara bez uczynku jest martwa. Jak przerażająco prawdziwe jest to w odniesieniu do alkoholika! I jeżeli alkoholikowi nie udało się udoskonalić i pogłębić swojego duchowego życia przez pracę i poświęcenie dla innych, nie będzie on w stanie. Stawić czoła żadnym przeciwnościom losu. Jeżeli nie pomaga innym, z pewnością wróci do picia. A jeśli będzie pił, z pewnością umrze. Wtedy wiara będzie martwa w dosłownym tego słowa znaczeniu. Tak to już z nami jest. Wraz z żoną oddałem się z entuzjazmem organizowaniu pomocy dla innych alkoholików. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności nie miałem wtedy zbyt dużo pracy zawodowej, ponieważ moi dawni wspólnicy zachowywali się sceptycznie i od półtora roku wstrzymywali się ze współpracą. W tym zresztą czasie nie czułem się dobrze. Nachodziły mnie fale litości nad sobą i odżywały dawne urazy. Niekiedy owe stany doprowadzały do tego, że byłem niemal gotowy sięgnąć znów po kieliszek, ale wkrótce odkryłem, że gdy wszystko inne zawodzi. Praca z alkoholikami pozwala przeżyć następny dzień. Wiele razy z szedłem do mojego dawnego szpitala, tam po rozmowie z kimś w podobnej sytuacji byłem zdumiewająco podniesiony na duchu i postawiony na nogi. Jest to sposób na życie, który sprawdza się nawet na wyboistej drodze. Wkrótce zaczęliśmy zawierać wiele przyjaźni. I szybko zawiązała się nowa wspólnota. Wspaniale było czuć się jej częścią. Była w nas radość życia, nawet w kłopotach i trudnościach. Byłem świadkiem, jak setki rodzin stawiały pierwsze kroki na tej nowej drodze, która naprawdę dokądś prowadziła. Widziałem, jak naprawiane były najbardziej skomplikowane sytuacje. Jak różnego rodzaju niechęci i urazy zostawały zażegnane. Ludzie wychodzili z zakładów dla obłąkanych i odzyskiwali swoje miejsce w życiu, wracali do rodziny, do społeczeństwa. Lekarze, prawnicy i ludzie interesu odzyskiwali swoje stanowiska. Nie było prawie takiego kłopotu czy nieszczęścia, którego nie udałoby się rozwiązać. W jednym tylko mieście na zachodzie jest nas i naszych rodzin tysiąc. Spotykamy się często, więc nowi mogą znaleźć wspólnotę, której potrzebują. Na te nieoficjalne spotkania przychodzi często od 50 do 200 osób. Rośnie nasza liczebność i siła. Pijany alkoholik nie jest istotą pociągającą. Nasza praca z alkoholikami jest na przemian męcząca, komiczna i tragiczna, pewien nieszczęśnik popełnił nawet samobójstwo w moim domu, nie mógł lub nie chciał zaakceptować naszego sposobu życia. W tym, co robimy, jest wielka radość. Przypuszczam, że niektórzy byliby zaskoczeni naszym widocznym brakiem powagi. I gadatliwością, ale pod tym kryje się śmiertelna powaga. Wiara musi być w nas i przemawiać przez nas 24 godziny na dobę, inaczej zginiemy. Większość z nas czuje, że nie musi już poszukiwać utopii. Jest ona z nami, tu i teraz. Proste słowa mojego przyjaciela, wypowiedziane w naszej kuchni. Pomnażają się każdego dnia w rozszerzający się krąg pokoju na Ziemi i dobrej woli wśród nas ludzi. Bill W. Współzałożyciel A.A. zmarł 24 stycznia 1971 roku.